Hej, witajcie serdecznie. Z tej strony Krystian Madej i Kasia Katarzyna Armbruster. Z racji tego, że jest specjalist.com, nie tylko od rzeczowych ubezpieczeń, ale też ma długoletnie doświadczenie i to było jej w sumie pierwsze główne Ausbildung, tudzież zawód, jaki odkryła w sobie, to był właśnie bank. Pracowałaś, Kasia, w jakim banku? W Sparkasse. I tam robiłaś Ausbildung też, tak? Dokładnie. Okej. Okay. No to tak mówię, Kasia, no powiedz, może coś nagramy. No i temat właśnie, jaki często się pojawia, szufa. Co to jest ogólnie szufa? Tak czysto właśnie teoretycznie nagrywałem tutaj, możecie go znaleźć. A Kasię poprosiłem, żeby nam trochę zdradziła, bo to są, no nigdzie nie widziałem takiej informacji jednoznacznie, ale ze swojego doświadczenia na pewno będzie mogła niejedną rzecz powiedzieć, czyli co ma wpływ na szufę, no bo wiadomo, okej, no mamy zadłużenie, no to mamy, no nie, ale poza tym zadłużeniem tam jeszcze ogólnie jest taki szeroki wachlarz punktacji i może właśnie oddam Ci słowo i powiesz właśnie, co ma wpływ na szufę i na co powinniśmy uważać. Sprawy, o których nawet byś nigdy nie pomyślał. Mhm. Na przykład kupujesz coś w internecie, no ale masz różne możliwości zapłaty. No, teoretycznie generalnie możesz zapłacić kartą kredytową, możesz zapłacić PayPalem na przykład. Tak. Możesz zapłacić przelewem, bo nie ma czegoś takiego tutaj w Niemczech jak zapłata za pobraniem. Szczerze mówiąc, nie spotkałam się jeszcze z czymś takim, co w Polsce jest generalnie nadal... Tak. Dokładnie. Gdzieś kiedyś coś, ale wiem, że jakieś tam były problemy i to na pewno nie było tak popularne jak w Polsce. Jako chyba, nie wiem, druga czy trzecia najczęściej wybierana forma w ogóle. Dokładnie. Co może jeszcze zrobić? Może zapłacić na przykład Lastschrift. Mhm. Ale... A czego znowu nie ma w Polsce? Dokładnie tego nie ma w Polsce. I dla mnie to jest bardzo wygodne i chętnie z tego korzystam, ale to nie jest problem dla szufy. Dla szufy problemem może się okazać płacenie na rachunek. Bo możesz wybrać na przykład taką opcję, że no zamawiasz sobie komputer, nie wiem, nawet coś za 20 euro w jakimś tam, jakąś małą pierdołę w sklepie. Tak. No i masz możliwość aufrechnung. Ale ponieważ sklepy czy sprzedawcy nie chcą się ściąganiem tego typu długów zajmować. Mhm. No tak, bo przesyłka wysłana, dostarczona, odebrana. Dokładnie, chcą tylko mieć pieniądze. Na pewno słyszałeś o Klarnie. Tak, na przykład. No, słyszałem. Dokładnie. I każda najmniejsza kwota, którą płaci się przez Klarnę, jest pytana w szufie. I automatycznie podpisujesz, że zgadzasz się, że oni sprawdzają twoją szufę. Okay. I każde takie zapytanie może prowadzić do tego, jeżeli często zamawiasz coś na rachunek, algorytm w szufie jest bardzo wyczulony na takie sprawy i on może uznać, że no dlaczego zamawiasz ciągle na rachunek, bo może masz problemy z płaceniem. Z płatnościami. I każde takie zapytanie nie możesz... Nie tylko od do pierwszego, tylko no dokładnie. Nawet minus jest od pierwszego. Dokładnie. I każde takie zapytanie może twoją szufę pogorszyć. Bo w szufie są tak zwane pozytywne i negatywne wpisy. Pozytywnym wpisem na przykład jest to, jeżeli masz kredyt wpisany i on został już spłacony. Bo jeszcze mimo wszystko 2 lata po spłaceniu kredytu taki kredyt widać w szufie. Albo różnego innego rodzaju umowy, które są po prostu każdy telefon Anbieter też się pyta. Strom Anbieter też się pyta. Moja żona miała taką sytuację, jak przyjechała do Niemiec, była no dobrze nawet zarabiającą już od początku i tak dalej osobą. No i poszła po prostu po umowę na abonament do Vodafone'u czy tam gdzieś. I po też to jest dostała odmowę. Odmowę dostała, bo nie miała nic w szufie jeszcze. Po prostu żadnych informacji nie było na ten temat. Teraz chyba już aż tak drastycznie to nie jest sprawdzone, ale tak kilka lat temu mówisz, że dostała odmowę i abonamentu nie chcieli dać z telefonu. Może jeszcze powiem, no to znaczy płacenie na rachunek, czyli dostaje tą rzecz i co wtedy? I ma 14 dni, żeby zapłacić za tą rzecz przelewem. I po prostu w przesyłce jest ten rachunek albo tam na mailu i w ciągu 14 dni muszę zapłacić, ok. 14, 21... Ile tam jest wpisane? Dokładnie. A na przykład taka sprawa, jak myślisz, twoje miejsce zamieszkania, ma to wpływ na szufę czy nie? Twój adres. Może jakbym mieszkał pod mostem albo w przyczepie kempingowej? Nie. Nie tylko? Nie tylko. Wyobraź sobie, że mieszkasz w bloku. Taki typowy blok, no mieszanka różnych kultur, nie chcemy mówić negatywnie, ale masz sąsiadów, którzy nie płacą rachunków. I to też ma wpływ na twoją szufę. Czyli nawet miejsce zamieszkania, w sensie dzielnica na przykład, może mieć wpływ na to, czy będziesz miał szufę, czy nie. Twoja szufa będzie lepiej wyglądać, jeżeli będziesz mieszkał w domku jednorodzinnym, w okolicy, gdzie ludzie płacą rachunki, ale możesz mieć gorszą szufę, jeżeli będziesz mieszkał w okolicy, gdzie jest blok, no takie przykładowe slumsy, no.
Gdzie tak, po prostu są tak, ludzie, tak. którzy nie płacą rachunków. Te dłużenia, wszyscy mieszkają na socjal i tak dalej. Dokładnie, i tak dalej, bo wtedy szufa wychodzi z założenia, że skoro tam mieszkasz i twoi sąsiedzi nie płacą rachunków, to niebezpieczeństwo tego, że ty też nie zapłacisz jest dużo większe. Może sąsiad powie, ale sąsiad, no ty płacisz te rachunki? Pierdol, tam nie płać. Dokładnie. No i też padziesz na pomysł, a faktycznie to mogę jeszcze to na rachunek zamówić, a potem jakoś to będzie. Tak samo na przykład twój wiek ma wpływ na szufę. To gdzie masz twoje konta w banku, czy masz dużo kart kredytowych, bo może się okazać, że jak masz 5 kart kredytowych, to też będzie miał wpływ negatywnie, bo oni stwierdzą, że kupujesz dużo na kredyt. A każda z reguły karta kredytowa jest w szufie zapisana, tak samo jak każde konto w banku. Są właśnie wszystkie konta w banku, tak raczej? Tutaj niemieckie? To zależy, bo są banki, które nie przynależą do szufy i takie konto nie jest w szufie wpisane. A. To podlega to jakiejś tajemnicy? Czy można się dowiedzieć, jakie to są banki, czy ogólnie? Banki generalnie tego nigdzie nie wpisują. Nie reklamują tym. Nie reklamują tym, ale w takim banku masz zupełnie inne kryteria, jeżeli chodzi o kredyty, bo taki bank nie da tobie kredytu, jeżeli nie jesteś ich klientem. Aha, z reguły długotrwałym klientem. I wtedy nie dostaniesz kredytu, bo oni na podstawie twojego przebiegu, tego ile dostaniesz pieniędzy. Obserwacje robią. Dokładnie. Rozumiem. I to wszystko ma wpływ na szufę. To są rzeczy, nad którymi się nigdy nie zastanawiamy. Co ma jeszcze wpływ na szufę? Na przykład, jeżeli pójdziesz do banku i chcesz mieć kredyt i ten bank pyta się właśnie, jaka jest szufa. I może zdarzyć się tak, że pójdziesz do 2-3 banków, bo tylko chcesz się dowiedzieć, jakie są warunki kredytu. Do 4 banku pójdziesz i nie dostaniesz w ogóle nic, bo powiedzą, że nie. Bo było tyle zapytań i szufa, ten algorytm działa tak, że oni mówią, ok, był w 3 bankach, dlaczego nie wziął tam kredytu? I dlaczego pyta się dalej? I każde kolejne zapytanie będzie ci obniżało szufę. Niesamowite. I czasami może się wydawać właśnie, no nie mam długu, a czemu nie mogę dostać kredytu? No to się okazuje, że jest cała paleta różnych jeszcze innych możliwości, które mogą mieć na to wpływ. Dobrze, czy jest coś jeszcze właśnie, co może o szufie powinniśmy wiedzieć, albo zachowania na koncie bankowym, na przykład, nie wiem, mi przychodziło już na myśl nieraz, że jak ktoś ma zawsze na koniec miesiąca konto na zero, to coś takiego też właśnie szufa rejestruje, czy to nie, w ogóle? Nie. Coś takiego nie, okej. Okay. Nie. Tak zwane Pfändungsschutzkonto będzie w szufie prawdopodobnie zaznaczone, bo to jest konto, które jest specjalne dla osób, które... Bo to też jest tak, ważny punkt, no. Dokładnie. Kiedyś właśnie miałem takiego klienta i tam właśnie coś mu załatwiałem. I w banku kompletnie z taką swobodą i lekkością, bo on tam jakiś miał właśnie Pfändung na, nie wiem, 1000 euro załóżmy. Jako taki bardzo prosty, oczywisty po prostu pomysł, ta pani w banku mówi, wie konto, niech sobie otworzy. Ale tak, no niech otworzy, no ale to ma jakieś konsekwencje, może ze sobą wiąże. No tak. Także też jeżeli bank wam proponują, macie jakąś taką kwotę, która może się wydaje, Jezu, taka duża, ale w sumie no to nie jest, nie wiem, 1000000 euro nagle, tylko jest to kilkaset euro, może kilka tysięcy. Faktycznie zobaczcie, żeby się dogadać, złożyć to może na raty, spłacić, może pożyczyć od kogoś z rodziny i tak dalej, żeby jednak tego Pfändungsschutzkonto nie zakładać, bo to potem będzie trochę miało nieprzyjemny wpływ. Wiesz może jak długo jakieś tam pozycje są w szufie zapisywane, czy po jakim czasie są usuwane, czy co tutaj można to robić ewentualnie? Po zakończeniu umowy z reguły 2 lata. Tak bo to samo, chyba jakieś było dłużej, nie? To się wydłużyło. To też jeszcze zależy co, bo to naprawdę są różnice. Każdy w Niemczech ma możliwość raz w roku za darmo zapytać się, co w szufie jest. I dostaniesz taki dokument, to jest chyba 7 czy 10 stron, gdzie wszystko jest napisane, kto, gdzie, się o co pytał, dlaczego i jaki to ma wpływ. W tej chwili jest szufa na zasadzie punktów i mniej punktów, tym lepiej. 600 punktów, nie dostanie się nic. Nawet możesz mieć problemy z ubezpieczeniem na samochód. Tak, no to też już tak. Oferując ubezpieczenia też w karierze, nie wiem, 2-3 klientów miałem, gdzie faktycznie wysyłamy wszystko. I klient, no ale jak to, czemu? Tam coś tam ten się nie dogadał, nie przeoczył i się okazało, że właśnie już szufa, czy ogólnie nie płacił po prostu poprzednich ubezpieczycieli właśnie ubezpieczenia samochodowego. Wspominałeś przedtem, Kasiu, o kredytach właśnie, czyli jak mam kredyt, to on się tam pojawia i tak dalej i że jak go spłacę, to czy jest sens względem szufy, czy może wiesz, spłacać wcześniej kredyty? Czy to ma może wpływ, czy jest neutralne raczej? Wiadomo, że te kryteria są też nigdzie nie są oficjalne, to są po prostu te, o czym mówimy, to jest na podstawie doświadczeń naszych, tu gdzie w tym przypadku Kasi, czyli setek klientów, którzy się przewijali przez jej ręce, dostawali pozytywne odpowiedzi, odmowy i tak dalej, ale też trzeba powiedzieć, że w ogóle szufa mówi jako to, że ten algorytm jest utajniony, że oni nie zadają informacji, na jakiej jest podstawie wszystko obliczane. Nie. I generalnie teraz są nawet
Europejski Sąd Najwyższy też się tym zajmował, szufą właśnie niemiecką. Zobaczymy, jaki to będzie miał wpływ na naszą szufę i na to wszystko. Bo oni na przykład ustalili, że szufa nie może być podstawowym kryterium udzielania kredytów. Albo na przykład generalnie po niemiecku coś się nazywa Geschäftsbeziehung gründen. I szufa nie może być podstawą czegoś takiego. Może być dodatkowym kryterium, ale nie można tylko i wyłącznie na podstawie szufy powiedzieć nie, tego nie zrobimy, albo to zrobimy. Zobaczymy, jaki to będzie wpływ, bo to jest dość nowe miało. Jestem ciekaw, no, bo to trochę tak wiele osób z Polski też, a w ogóle to jest tajemnica. Ja już widziałem nieraz w internecie polskich radców kredytowych, jakichś doradców kredytowych i tak dalej, to mówią to. Pan zrobisz to i już. A w szufie nikt nie widział, nikt nie słyszał. No nie, co jest, to jest i punktacja też się tworzy. No dobrze, także jak macie jeszcze jakieś pytania odnośnie szufy, może jakieś doświadczenia albo kuriozalne sytuacje, piszcie w komentarzach, zostawcie też subskrypcję. No i w takim wypadku wszystkiego dobrego do następnego odcinka. Dziękuję Kasiu za przybycie. Trzymajcie się. Hej!